Trwają dni milówki. Amfiteatr nad Sołą, podobnie jak pierwszego dnia, wypełniony jest po brzegi, a w niedzielne popołudnie nie może być inaczej, skoro już za kilka minut na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Enej. W tej chwili na boisku w milówce ma miejsce chyba absolutny hit tej imprezy. Mecz, ale może pan dyrektor więcej powie o meczu, bo to przecież z pana inicjatywy. No z inicjatywy mojej i z inicjatywy oczywiście zespołu Enej, którzy zgodzili się zagrać z nami mecz piłkarski na oczywiście na małym boisku, na Orliku. No i cieszymy się, że przed koncertem znaleźli troszeczkę czasu, są z nami, są z ludźmi, są z publicznością, która już oczekuje na wielki, wspaniały ich koncert. No przede wszystkim to chodzi o spotkanie. Jeżeli spotykamy na swojej drodze życzliwych i przyjaznych ludzi, a w Milówce z tego co jesteśmy tutaj od kilku godzin są sami tacy, to faktycznie staram się zmierzyć to może zbyt duże słowo, ale pograć czasami w piłkę nożną. Tutaj i był w drużynie przeciwnej, był pan wójt, byli inni przyjaciele i zagraliśmy mecz na mieszkańców Milówki kontra Enej. Uczciwie przyznajmy, że przegraliśmy 6-4, ale gra była bardzo zacięta a przede wszystkim była fajowa. Za nami pierwszy dzień święta gminy. Króciutkie podsumowanie. Jakie wrażenia? Bardzo pozytywne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, z tego, że cała zabawa przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze. Nie było żadnych większych rozrób, żadnych incydentów, żeby musiała interweniować policja, czy nasza straż pożarna, czy służby porządkowe. Także myślę, że wszyscy celi zdrowi po pierwszym dniu imprezy dotarli do domu i dzisiaj znowu nas odwiedzą i będą się równie dobrze bawić. Jak się dzisiaj bawi Milówka? Super, super tutaj w Milówce. Czekam na koncert zespołu Enej. No i organizacja imprezy doskonała. Dzień dobry, jak się dzisiaj bawi Milówka? Bardzo dobrze. Skąd jesteś? Z Milówki. Czekamy na gwiazdę wieczoru? Tak, tak. Jak się panu podoba organizacja tegorocznych dni Milówki? W porządku. Jak się bawi dziś Milówka? Bardzo dobrze. Ale mam nadzieję, że jak gwiazda wieczoru wyjdzie na scenę, to państwo przejdą tam i zaczną... Jak najbardziej. Skąd państwo są? Z Bielska Białej. Specjalnie przyjechali państwo na? Dokładnie na Enej. Dokładnie tak. Czyli strzał w dziesiątkę. Tak jest. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, tak zwana popisuwa. Nasz puzonista, uwaga, założył spodnie, uwaga. Zróbcie jakiś doping! Dziękujemy! Dzisiaj, przypomnę, bawimy się do godziny pierwszej w nocy, kończymy dni Milówki, tak jak wczoraj, dyskoteką z Radiem Bielskim. Ewa Jeremicz, Beskid Live.